Witam, witam na kanale Bulli 96 w kolejnym odcinku z garażu wraz z moimi kolegami. Kary. Hej. Adi. Cześć. 96. Hej. Carlos. I Maczeta. Hej. Zawiesiłem się? Nie zawiesiłem się. Kary dzisiaj przyniósł do garażu taką fajną maszynkę, ja o niej coś wiem, a więcej opowie wam Kary. Gdzie kupiłeś, za ile kupiłeś, do czego ona służy i tak dalej, Krzychu. Maszynkę kupiłem w internecie, w Anglii. Maszynka służy do prostowania drzewa. Ile kosztuje? Czy ile kosztowała? 8-900, tak z przesyłką razem wszystko. Ja ci wejdę ci tu. 9. Ja tu ci wejdę w słowo, biorąc pod uwagę, że wszyscy jeździmy już teraz na dwusuwach. No i można powiedzieć, że prawie po każdym wyjeździe dyfuzor nadaje się do prostowania. No prawie po każdym wyjeździe dyfuzor nadaje się do prostowania i Kary stał się, można powiedzieć, nadwornym prostowaczem wszystkich dyfuzorów, tak Adam? Tak, tak, już prostowałem, sześć razy prostowałem, mam wykupiony abonament, a to się świetnie to działa. Bardzo się koleguje ze mną. Tak, ale jest to bardzo skuteczna i szybka metoda prostowania i bezpieczna. Kary, my kiedyś tutaj na tym kanale nakręciliśmy taki odcinek, tak, paliliśmy się trochę. Można prostować dyfuzory innymi metodami. Uznaliśmy, że ta jest bardziej bezpieczna. Tak. I? Ta jest bezpieczna. Inaczej, te dwie metody miały wtedy, co myślałem, wady, bo tą metodą, co powietrze się nabijało i grzało, to można było po prostu wybuchnąć. No, i te opary się tam mogły zapalić. Natomiast ta metoda powoduje, że ten dyfuzor wraca do swojego pierwotnego kształtu. Jak jest skręcony, jak ma jakieś wgniecenia większe, to one wychodzą. Było tak wcześniej, że te małe wgniotki nie dało się tego zrobić, ale mam na to patent już, że te małe wgniotki też można. No i nie rozkartowuje się. Nie rozkartowuje się, dostaje tego kształtu dobrego i młoteczkiem trzeba wyrównać. Dobrze, a słuchaj, ja nie chciałbym tutaj dzisiaj kręcić tutoriale, jak się to robi. Natomiast no, tak w telegraficznym skrócie, jakbyś powiedział, w kilku zdaniach. Napełnia się to wodą i pompuje się pompą wodę do tego dyfuzora. Tutaj w środku jest, w dyfuzorze jest woda tak? Tak, napełniona. Tak, odpowietrzone jest wszystko. Odpowietrza się powietrze, które znajduje się w dyfuzorze. To jest warunek tego, żeby to dobrze działało. Tak. Musi być odpowiednie ciśnienie. I pompujemy ciśnieniem, tu mamy 6. Jezu, nie wiem, jaka tu jest jednostka. A, PSI. Czyli ja pompuję do około 650 PSI. No nawet do 700 czasem można, ale powyżej tego może być. Okej. Możesz zademonstrować tą wajchą? Nie, tą wajchą tylko. W ten sposób zwiększamy. Jak idzie do góry. W ten sposób zwiększamy ciśnienie, tak? A takie małe wgniotki, czasami takim młoteczkiem. Ale musi być nabity dyfuzor do tak 650-700 i wtedy odbijamy od wody. Zwiększając jednocześnie ciśnienie i dzięki temu się to wyprostowywuje, tak? Jak kamera by to chwyciła, to jak będę naciskał, to będzie. No to jakbyś tam go, wiesz, trochę. No nie wiem, zobaczymy. No. Patrz jak idzie, patrz. Opuszcza mi nas na O-ringu, muszę jeszcze raz skręcić. O. Dobrze. Okej. Okay. Fajnie było. No, dobrze, ale. I wyprościć Kary w międzyczasie go spróbuję wyprostować. Natomiast do ciebie, Carlos, mam pytanie. Zdejmując dyfuzor. Carlos, zdejmując dyfuzor, co tam możemy, wiesz, zobaczyć? Podstawa, że to się na dyfuzorze nie ściąga. Głośniej cię proszę. Zajrzeć do cylindra, cylinder, tłok wyglądu, w jakim stanie, jak tam czuje przygrzoty, jak tam, co się z nim dzieje, jaki przebieg, bo też już może tam nalotane kilometrów, godzin przerobionych, że tu się weźmie lampka i mogę mnie tam posmatrzeć, jak to po rusku godają i obrócić. Czyli obracamy powolutku tylnym kołem, dajemy wysoki bieg, obracamy tylnym kołem i ten tłok nam się przesuwa. Widzimy, w jakim stanie jest tłok i w jakim stanie jest cylinder. Ale co znaczy w jakim stanie? No on na pewno jest tam jakiś brudny. Czy przy polinie, czy przez pierścienie, co przepuszczą oni, w jakim stanie, czyli go tam przygrzą. Tam się. No i w jakim stanie jest ten mój tłok? Mogę powiedzieć, że zaskakująco bardzo dobrym, jak na twoje przeżycia motocyklowe innych. Na te motogodziny. Bardzo dobrze utrzymany, także jeżeli chodzi o to. No teraz założymy tu nowy dyfuzor, też jeszcze trzeba zajrzeć tu. Jak się wchodzi ten dyfuzor tutaj do tego gniazda, też niekiedy jak są źle śrubki, chycone piosek, tam chodzi i go wyrobi. I potem są te o-ringi na tym dyfuzorze, jak są też słabe już wytarte te o-ringi. To też ta charakterystyka dyfuzora, która daje
ten motor, w tym motorze ten dół, ta góra, to ten dyfuzor wtedy nie spełnia tych wszystkich funkcji, bo te całe ciśnienie tam ucieka przez te o-ringi. Motor może być słabszy. Podstawa, żeby ten o-ringi, tak jak ty trzymiesz, to specjalnie pomieszczenie takim trzeba kupić automat do kawy i tu się trzymie tym, żeby my się nie nadgryzły. Dobrze, to humorystycznie. Natomiast Carlos, jakbyś wziął tą moją obudowę dyfuzora do ręki, dlaczego ona twoim zdaniem, albo inaczej, większość tych zawodowych zawodników jeździ bez żadnych osłon. Jasne, ktoś mógł powiedzieć, ja oni mają tyle pieniędzy, że im to w niczym nie przeszkadza, stać ich, tak? Ale nie tylko dlatego. Dlaczego nie jeżdżą z osłonami? Podstawa jest to, że dyfuzor są bez tej osłony, inaczej oddaje ciepło. Nie chodzi o przegrzoci. Praca z dwusuwa polega na tym, że spaliny wymknięte do dyfuzora na noc są zabierane. I w tym momencie, że ten dyfuzor nie jest o niczym owinięty, osłonięty, to te spaliny wchodzą do tego silnika chłodniejsze, gdzie większą sprawność ten silnik uzyskuje. Jest to sprawdzone, jeździli tam w Bielsku, testowali motor ożywiony, ale już tego jeszcze nie próbował na tyle, bo jeździł albo bez, albo z tym, nigdy nie miał takiego przejścia, że jeździł na tym i to zdjął, nie? No dobrze, ale można Adi założyć na pewno innego rodzaju osłonę, nie taką osłonę dyfuzora, tylko wiesz, taką pajęczynkę, tak? Koczapkę, nie? To było szerko, co to robią, ale mi to się... Trudno spawane, nie? One mają, ma wtedy wentylację, a jest wzmocnienie od kamieni, ale małe kamienie się przebiją przez to, nie? Bo to ta siatka jest taka... No i patyki tam wchodzą. O, patyki. I kamienie też. Złotego środka nie ma. Że to jest razem z obudową silnika. To jest zintegrowane. A to są też ważne. To są najgorsze. Ale ja jeżdżę na tym wszelko. Ja jeżdżę na tym karbonie. I powiem wam, że naprawdę jestem z tego zadowolony. Ja tam nie odczuwam jakichś spadków mocy. To nie chodzi o spadek mocy. Tu chodzi, jeżeli siedniesz, pojeździsz, a zdejmiesz go ten motor bez tego, inaczej chodzi na tym. To nie chodzi o spadkiem. No właśnie, ja to teraz zrobię. To i mi się pasuje. Więc przy następnym odcinku się wypowiem. Bo Słuchajcie, Adam i Adi. To chyba już drugi tydzień, tak? No jesteśmy po zawodach, ja na którymś tam filmie i nie tylko ja uznałem, że to były najlepsze zawody hard enduro w Polsce. Wszyscy tak uważają. Mówimy tutaj, mam zawodów na myśli... Nie mamy, nie? Tak, mam na myśli Beskid Hero. Jakbyście mogli opowiedzieć o tych zawodach, dlaczego naszym zdaniem one są najlepszymi zawodami hard enduro w Polsce? Adi, Adam. Znaczy ogólnie możemy zrobić tak, zaczniemy od dwóch klas, bo były dwie klasy, a skończymy później na padoku i na reszcie. Dlaczego są najlepsze, znaczy dlaczego są dobre? Dlatego, że teren na to pozwala, topografia terenu. Jest to jeden z cięższych terenów, jeżeli chodzi o góry, o podjazdy, zjazdy w Polsce. Ja nie wiem, czy nie najcięższy ogólnie. No dlatego, że no, troszkę znamy te nasze góry, troszkę znamy topografię terenu i bardzo rzadko się zdarza, żeby były tak ostre wzniesienia i tak dużo ostrych kamieni. Luźnych kamieni też, korzeni. Dokładnie, i mnóstwo korzeni. Pierwszy dzień to był prolog, gdzie u chłopaków w serwisie było gdzieś około 70 motocykli z przebitymi oponami. Ja sam jechałem pierwszy dzień. Na kapciu. Na kapciu, dokładnie. I to przyjechałem i w ogóle byłem zdziwiony, że no, dostałem tego kapcia, bo oponę miałem nową. Była dość mocno nabita, a i tak się została przedziurawiona. No i to jest właśnie to, że jeżeli ktoś źle przygotował się i nie miał za mało powietrza, albo nie miał musa, bo mnóstwo czołówka jechało na musie i oni wiedzieli już, co robią. Niezawodny zestaw. Dokładnie. Oni sobie nie mogą pozwolić na jakieś szycie opony czy coś na trasie. No tylko z kolei mus powoduje, że można powiedzieć, że taki mus jest tylko i wyłącznie na przejechanie takich zawodów. Jaki mus musi być? Zgadaliśmy się na temat opon, a to nie jest tak jakby... A co jest fajne, Marek zapytał, tak? Fajne jest to, że poruszyłeś temat klas. Że są dwie klasy, ekspert i hobby, które jeszcze są podzielone na
juniorów, czy tam do 40 roku życia i dziadków, i weteranów, mastersów, czyli no i, od 40 plus. I wejdę ci tu, no. Wejdę ci tu w słowo. Ekspert jechał trudniejszą trasą, a hobby łatwiejszą, nie? Łatwiejszą, tak, tak. Łatwiejszą. Trasa w tym roku, znaczy inaczej, ten Beskid Hero, ta edycja na pewno przejdzie do historii, bo jak jeden, ja sam wjechałem po pierwszym kółku, pierwszy dzień, stwierdziłem, że albo połowa, albo część zawodników nie pojedzie dalej, albo zrobi tylko jedno kółko, bo naprawdę były sekcje takie, że męczarnia, no fest było ciężko. No dobrze, ale dalej was zapytam, ale dlaczego te zawody naszym zdaniem są najlepszymi zawodami hard enduro w Polsce? Bo trudność sprawia teren. To nie, że na Margawacie zrobią ci tam jakieś tam przeszkody i tak dalej, tor a la super enduro. Tu masz wszystko, podjazdy, zjazdy, szybkie sekcje, jakieś hardkorowe potoki, do góry, w dół, ostre podjazdy po luźnych kamieniach. Każdy dla siebie coś znajdzie. No ja tutaj... Dlatego w tym terenie wybierali też tak śmieci jak my. No, wybierali dobrzy rajderzy. Ja, dokładnie. Ja chciałem powiedzieć, że chyba było, nie wiem, 400 zawodników, tak? I pamiętam, że po pierwszym prologu do Tomka Gagata, nie powiem, że większość, no trudno mi określić, ile tych osób tam poszło, ale prosiło go, żeby wyłączył z następnego dnia, no w naszym... Parę zjazdów, ten taki długi zjazd tam, jak my go to nazywamy? Jesus Maracana, który był no bardzo, bardzo niebezpieczny, nie? Bardzo. Także zawody były bardzo, bardzo trudne, ale to o to w tym wszystkim chodzi w tych zawodach hard enduro, żeby one... Można się było sprawdzić. Tak, żeby one były trudne. Iron Man, dokładnie, ale... Tak, bo jeszcze następna rzecz taka, która mówi o tym, że te zawody są zajebiste i fajne, to że widzowie byli w środku. Nie, na trasie, tak, na trasie. Mnóstwo ludzi, mnóstwo kibiców, mnóstwo ludzi. No, właśnie, fajna sprawa dla ekspertu, bo w zeszłym roku było dużo spekulacji, że komuś tam pomogli, komuś tam nie pomogli. W tym roku były tak zwane strefy no help zone, bez pomocy. Tak? Znaczy zawodnik zawodnikowo mógł pomagać. Ja powiem wam, w drugi dzień się zważyłem. Zważyłem się. Ugotowałeś się. Zważyłem się w niedzielę. Aha, zważyłeś się. Zważyłem się po prostu na wadze. Nie. Zważyłem się, to też się zważyłem. Tam się ugotował. 5 kilo. 5 kilo w ciągu 3 dni po prostu wody zeszło. Słyszysz, Goda Kłodzka? No, a kilo. Dokładnie. Wiesz, jak kilo, bo Wiesiek jechał w swoim tempie. Miało piwa. A ja przytyłam. Bo był na wykcie od pieczarki. Ale co jeszcze można powiedzieć? Padok był bardzo fajnie umiejscowiony. W pięknym miejscu nad wodą. Niektórzy tam korzystali. Można się było od razu... Tumbaliśmy. Tak, na kepkę. To było fajne. Na kepkę. Poczekajcie. Na główkę skoczyć. Fajne było też to, niektórych to denerwowało, że motocykl był w 100% bezpieczny, nie? I to było rygorystycznie przestrzegane, nikomu nie wydano, o tej godzinie wydawka jest, tak. Wtedy wydawane jest i tak dalej. To było super, nie trzeba było się martwić. Się zmudził, to mogła być jakaś kara, nie? Tak, nie musiałeś się martwić o motocykl, a przecież no, na każdych zawodach praktycznie rzecz biorąc w motocykle kradną. Naprawdę nie? Mądrze. No i co jeszcze, Carlos? W padoku była fajna atmosfera. Normalnie jest tak, że dokładnie, było bardzo rodzinnie, też dużo ludzi też znamy, ale powiem wam, przyjeżdżali ludzie z całej Polski, bo obok nas byli ludzie z Rzeszowa, z gdzieś tam spod Warszawy. Z Elbląga, Warszawa, Wybrzeże. Dokładnie i naprawdę super ludzie. No dobrze, to teraz już przerwę ci, Adam. To mam teraz inne pytanie. Załóżmy, że oglądam ten film, załóżmy, że coś jeżdżę na motocyklu, tak? I chciałbym pojechać na te zawody. Mhm. Jakieś takie szybkie rady? Szybkie rady, trening. Przede wszystkim trening i to nie po prostym, tylko na wzniesieniach. Dużo kamieni. Szukać takiego terenu ekstremalnego, naprawdę śliskiego, gdzie trzeba trawersować. Trzeba się przygotować do tego fizycznie. Okej, no to fizycznie, czyli kondycyjnie, ale jak najbardziej takie wyjazdy, bo to różni ludzie organizują takie wyjazdy, na przykład do Rumunii, tak? Tak. To jak najbardziej są wskazane. Oczywiście, jak najbardziej. Rumunia to jest bardzo dobry adres. To było
identyczne. Czyli reasumując, no, nie polecamy i naprawdę nie ma co się z motyką na słońce porywać i jechać, jeśli nikt nigdy nie był w górach, to nie ma co jechać na takie zawody. Dlatego, że to nie po prologu skończy. Niego, tak. To nie jest przyjemność dla niego. A góry uczą pokory. I też dla nas, bo mnóstwo tych ludzi potem leży na trasie i są problemy, trzeba ich wyciągać i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że niestety to były zawody hard enduro o prawdziwym hard enduro. Jeżeli jademy na enduro, to są zawody enduro. Cross country są cross country. Czasami ktoś napisze hard enduro, to jest takie sztuczne blokowanie jeden drugiego, jedna wielka mordownia. A tam naprawdę było jechane prawdziwe hard enduro i hard enduro to jest hard enduro. No, wie, że się każdy zapisuje, że tam ktoś na jednym przejeżdżał, że jest najszybszy. Wiesz, ja się tylko wyjdę słowo. Jak się to godą? Teraz się zastanowię trzy razy, zanim się zapiszę do eksperta. Wiesz? Kiedyś było tak, że każdy jeden, kto miał motocykl i kto się czuł na siłach, był mocny, dwa razy był na Facebooku, wiesz, zrobił sobie selfie w górach, wybrał się, żeby mieć czarną nalepkę, jechać hard enduro, to już bez kit hero to nie przechodzi. Nie. Tam już musi być po prostu dobry driver. Ja miałem taki przypadek, ja jechałem w klasie kombin, na trzecim kółku, jak zrobiłem checkpoint piąty, znaczy nawet jeszcze go nie dojechałem, ale byłem gdzieś poza tą pierwszą górką i zapałem gdzieś tam sobie na chwileczkę. Leżał Romek, pozdrawiam, leżał gościu i mówi, ty, ale przegięli w tym roku, nie? Ja mówię, no wiesz co, no to są Romek hard enduro zawody. I tak? Przejechał. Nie jest koskardzie. On siebie pyta, które kółko? Ja mówię, ja trzecie. A oni takie oczy, no oni pierwsze. I leżeli. Także chłopaki byli z gór, ale naprawdę ten teren ich też zaskoczył. Do tego, wiesz, nawiązuje, nie? I następna rzecz to kondycja i przygotowanie motocyklu. Tak, opona przede wszystkim mądrze zawieszenie. Opony. Dokładnie, bo tam nie przód był bardzo ważny tam. Czyli, bo to na pewno dużo ludzi zaraz pod tym filmem napisze komentarz do tego, co ja powiem. Czyli te nasze jeżdżenie po hołdach to jest lekkie hard enduro. Na drapaku to jest country, górskie country cross. A oczywiście takich nazw nie ma, nie? A bez kit hero to jest prawdziwe. To jest prawdziwe hard enduro. Okej. Okay, w Polsce. Trochę poopowiadaliśmy o tych zawodach. Ale jeszcze raz trzeba tylko Gwenta. Szacun za przygotowanie. Szacun. Były małe niedociągnięcia, ale jest ogólnie super. I wielkie dzięki dla kibiców. Przede wszystkim my. Super doping. Bo dopingowali nas niesamowicie. Ale jeszcze więcej jakby krzyczeli, bo naprawdę trzeba było czasami tam motywować, bo jak żeśmy byli, jak chłopcy jechali. Doping naprawdę niesie. Odkręcasz bardziej gaz, masz więcej siły. Ja to doświadczyłem i myślę, że jak kibice będą mocno dopingować, efekt tych zawodów będzie dużo większy. Dobrze. Carlos, czy przy montażu jeszcze tego nowego dyfuzora chciałbyś coś dodać, jakąś cenną uwagę, czy nie? Nie. Okej. Okej. Popatrz. To już był. Natomiast ty, Karek, chcesz coś jeszcze dodać do prostowania dyfuzora wodą? Nie. Po prostu ten dyfuzor już jest wyprostowany. No, trzy takie ruchy, strzały i dyfuzor dostał swojego kształtu i na 100% wkładam go i on pasuje. Tak. Okej. Okay. Trzymali się też tę wodę z miodem. Na koniec każdego odcinka pytanie do dzisiejszego odcinka nasunęło nam się przed chwilą. Na pewno część z was, którzy oglądali jakieś tam krótkie filmy z tych zawodów bez Kit Hero, był taki podjazd ochrzczony nazwą Billy Bolt. Bardzo ciężki, ostry, z krótkim najazdem. Tak jest. Z drogami. No tak, ale pytanie jest następujące. Dlaczego ten podjazd się tak nazywa? Myślę, że... Dlaczego nazywa się Billy Bolt? Myślę, że odpowiedź potraficie znaleźć na filmach, które są na YouTubie. Odpowiedzi oczywiście przesyłajcie na adres bully.instagram@gmail.com. Możesz. Carlos, jakby się mógł wychylić. Ja bym tego chciał pozdrowić, co go szkolą na tego Billy Bolta. Był synek, naprawdę przyjechał jak tam, bo my byli przed zawodami. Ja bym tłumaczył. Czyli on by chciał pozdrowić chłopaka, któremu pomógł. Dobrze, teraz ty, Carlos. Z województwa mazowieckiego był tak umazany jak Kubiusz. Czyli był brudny, jak kominiarz. A pod dołu ja by wyjechał. I tyle razy próbował, ale był tak odważny, że mu musiał wskazówki dać i... Z jakiego dołu wyjechał? Tłumacz. Czyli wyjechał... Z kopalni. Z kopalni. Na tym Billy Bolcie, jak na wino. Dobra, ja żartuję oczywiście, panowie. Panowie, żegnamy się z wami, życzymy wam... Nie, jeszcze musimy nagrodę rozdysponować. A, oczywiście. A moje kolano to jest moje kolano. No, bo nie po operacji.
Nagrodą, tak. Nagrodą do ostatniego odcinka była oczywiście opona, którą fundował Adrian. I zwycięzcą jest kto, Adi? Zwycięzcą jest Jakub Gruszczyk, który bardzo fajnie opisał z dołączonym humorystycznym zdjęciem Mamo, chcę już do domu, gościu na Erzbergu. Opisał odpowiedź, co znaczy skrót WES. Tak jest. Enduro Super Series. Tak jest. Nagrodą jest opona, którą, tak jak powiedziałem, Adi ufundował. Ja wam, panowie, dziękuję, że przyszliście. Kciuki do góry, uśmiechy na twarzy oczywiście. Ale pytanie mamy. Wszystko mamy, tak. Wszystko jest? Wszystko, tak? Wszystko. Okej, okay, trzymajcie się. Hej! Hej! Czemu nie padło to z miodem, może woda, żeby się to...